pokazać, że wraca blask jelenia sprzed dawnych lat, sprzed wielu, wielu lat i będziemy sukcesywnie realizować to, co zamierzamy. A co zamierzamy, to za chwilę Państwu opowiem. Na dzisiaj mamy zrealizowane dwa pomosty, jeden w ubiegłym roku, jeden w tym roku. Dodatkowo pomost dla ratowników. A przed nami dosyć dużo inwestycji jeszcze, ale chciałbym, żeby one były tak realizowane, jak były dotychczas, czyli corocznie pewne zadanie. W ubiegłym roku z budżetu wydatkowaliśmy 200 tysięcy złotych na to zadanie, w tym roku 200 tysięcy i tak powinniśmy w kolejnych latach. Wówczas mamy szansę na to, że powstanie promenada, która będzie prowadziła tutaj z tyłu za mną z widocznych basenów kąpielowych do dzikiej plaży. Tam również plac zabaw będzie zrealizowany. Poza tym chcemy pomóc korzystającym z Bosmanki zaprojektować pomost dla tych surfingowców, dla łodzi. Jednocześnie myślimy o tym, żeby poprawić pomost, który jest wykorzystywany przez Polski Związek Płetwonurków. No i zostaje taki dosyć duży kompleks inwestycyjny, który jest po mojej lewej stronie, a mianowicie plac zabaw, taki sportowy plac. Zresztą bardzo ładnie to na koncepcji, która została opracowana przez Państwa Bulaczyńskich, zostało pokazane. Myślę, że to, co widzimy za nami, jest jak gdyby dowodem tego, że idziemy w dobrym kierunku. Wczoraj rozmawiałem też z biedakami na ten temat, będąc tutaj nad jeziorem i usłyszałem taki komentarz, takie zapytanie, czy kiedykolwiek na przykład nas na Wieleniu powstanie amfiteatr, aby tutaj organizować imprezy, aby tutaj stało się takie właśnie miejsce spotkań mieszkańców Bytowa, no i właśnie tych imprez. Tak, panie redaktorze, jest w planie, ale to jest taki mini amfiteatr, nie do takich może masowych imprez, ale do spotkań dosyć kameralnych, to tutaj ma to być pod lasem, za boiskami przeznaczonymi do siatkówki i zaprojektowanym boiskiem do piłki koszykowej. To będzie coś, co jest wykorzystywane często do imprez jakichś rodzinnych albo spotkań małych środowisk klasowych albo coś takiego. Spotkaliśmy się tutaj, aby zapromować Jeleń. Ja bym chciał zapytać burmistrza, dlaczego warto przyjechać nad jezioro Jeleń i właśnie się tutaj opalać, tutaj się kąpać, tutaj korzystać z rekreacji. Jezioro Jeleń należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych w naszym powiecie. Jest to jezioro lobeliowe, jest jezioro skąpożywne, a zatem jest to jezioro czyste. To jest jego chyba główna dostępność do wody, jest z kilku stron. Możemy, nie korzystając z wyznaczonych miejsc, bo jest w sumie zaplanowanych 5 miejsc na plażę, czyli możemy, nie spotykając się koniecznie z wszystkimi, którzy są przy głównej plaży, iść w inne miejsce i również korzystać. Poza tym jest tutaj restauracja, możemy wypić kawę, wypocząć. No i są pomosty, które chyba są nieodzownym elementem każdego kąpieliska. Czyli zapraszamy na Wieleń. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, w ostatnim okresie doszło do zawarcia umowy z biurem architektoniczno-urbanistycznym z Olsztyna, które zadeklarowało się wykonać studium zagospodarowania przestrzennego dla gminy Bytów. Realizacja tego opracowania rozciągnięta w czasie, ale niemożliwe jest opracowanie takiego dokumentu pobieżnie albo zdawkowo. Trzeba naprawdę do tego dużo czasu. Studium zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem wyprzedzającym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i niezbędnym do przyjęcia nowego planu. Wiemy, jakie perturbacje przechodzi gmina Bytów, posiadając dotychczasowe studium. Wiemy, jakie są problemy również z planami zagospodarowania przestrzennego i mając tę informację, radni uznali, że niezbędne jest przystąpienie do nowych opracowań. Te opracowania przed nami, teraz musimy bardzo pilnie zbierać informacje od wszystkich zainteresowanych i tutaj chciałbym za Państwa pośrednictwem zwrócić się do mieszkańców.